Proszę bardzo, 58 800. Mam pytanie, bo ja nie było mnie skąd, a nie jest swój. Dlaczego nie było? Dyskusja się odbyła. Czy są jakieś głosy dyskusji tego projektu? Tak, nie widzę, przechodzimy zatem do głosowania. To jest kwestia zaprzeczenia projektu uchwały w punkcie 32 wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dwie osoby. Uważam, że Rada przyjmuje uchwałę w punkcie 32 i 333. 343. Tutaj też będzie korekta. 225 460 zł na 188 799. Tutaj się trzymamy co do grama. 188 799 zł. Tak, i wtedy się trzymamy wszystkich ustaleń pomiędzy przewodniczącym Niedzielnic a przewodniczącym Rady Miasta. To jest Łukasz, wspomniał Państwo o tym na początku, że to jest 2011 rok. Otwieram dyskusję. Nie widzę, przystępuję do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem punktu uchwały za artykuł 333 wraz z autopoprawką? Dziękuję bardzo. 2012. No, autopoprawki zgłaszałem już na początku. Ale poprawkę, tutaj nie słyszałem. Zarząd zgłosił autopoprawkę. O! Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał głosu? Wniosek jest pytań, że Rada przeprowadziła za artykuł 333. Druk 334, drodzy Państwo, proszę poprawić datę, jest to uchwała z dnia 11 grudnia, oczywiście nie z 3 lipca. I tak, w naszej uchwale wieloletniej z prac remontowych, tam robiliśmy w paragrafie drugim, prowadziliśmy ulicę Włodkowica, więc no się troszkę od tu zacznę. Paragraf drugi. Postanawia się wprowadzenie na miejsce listy w zakresie prac remontowych zadania pod nazwą ulica Włodkowica, remont ulicy. My tę uchwałę podjęliśmy już przy uchwale wieloletniej, jakby dostosowujemy tą naszą uchwałę do drogową do tej wieloletniej. Na miejsce drugie wpisujemy remont chodników według wskazań dzielnicy. To jest najwygodniejsza forma wykorzystania tych pieniędzy. I w paragrafie pierwszym anulujemy zadanie przygotowania materiałów na parkingi przy Kwartowej i na parkingi przy Niechowity w zakresie prac remontowych i słusznie jest to zadanie inwestycyjne, więc nie powinno znaleźć się w zakresie prac remontowych, tylko w zakresie budowy. Więc z tego zakresu anulujemy to zadanie. Z tego zakresu. Jak inwestycja zostaje? Tak, zostaje w drugiej części budowy. Ono wylatuje z zakresu remontowego, bo my nie remontujemy nowo powstających parkingów. Tak? W tym momencie mieliśmy układ taki, że mieliśmy te parkingi i w remontach, i w budowie. Zapomniałem, że w budowie, bo je budujemy, a nie remontujemy. Proszę bardzo. To rozumiem, że zostanie budowy. Jaką mamy kwotę na budowę? Po przeniesieniu, jeżeli przeniesiemy te środki z inwestycji, to teraz budżet ogólny jest 290 460 zł. Po podjęciu tych kwot, które już wprowadziliśmy do UPR. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku nie będzie realizacji zadania, bo tak sobie rozumiem na stacji. Bo za 180 tysięcy tym bardziej budżet nie budujemy. Nie ma szans. Ale te zadania mamy ujęte w UPR, tak? One weszły już do budżetu. W następnym momencie nie będziemy
czy będzie faza realizacji w roku przyszłym budowy tych parkingów. Po przyjęciu tej uchwały. My zdaniem nie będzie. Zaraz pan minister przyniesie uchwałę. To ja nic bardziej. Ale to do uchwały wieloletniej. Uchwała wieloletnia. Czy przyjmujące projekty uchwały nie będziemy zgodni z tą uchwałą wieloletnią? Po prostu, bo w uchwale wieloletniej w 2015 roku jest zapisana realizacja tych parkingów. Jeżeli można wykorzystać czego, rozumiem, że nas ciekawe kształt dokładnie. Dlaczego my nie robimy tak troszeczkę inaczej tych wszystkich miejsc parkingowych? Bo przecież zgodnie z ustawą o prawie budowlanym do 10 miejsc parkingowych jest zgłoszenie. Ale właśnie, czy nie moglibyśmy robić tak, żebyśmy dzielili to na części? Na przykład najpierw zrobimy, powiedzmy, 10 miejsc parkingowych, tak robimy troszeczkę fikcji, trzeba to powiedzieć. No tak. Ale dzięki tej fikcji unikamy pozwolenia na budowę, tylko robimy w zasadzie zgłoszenia. Tak, może być projekt, nie ma. Może być projekt. 10 miejsc parkingowych też robisz projekt, nie masz tylko zgłoszenia. Jaka to jest unika? Czyli tylko odpada po prostu, że to się nie nazywa pozwolenie na budowę, tylko zgłoszenie. I jest wtedy termin 30-dniowy. Ale musi być nie ma mniejszej, no dobra, ale nie ma wtedy jakiejś mniejszej formalności, jeżeli jest zgłoszenie. Jest, ale w tych miejscach parkingowych masz tam około 100, na 60 w jednym miejscu, 40 w drugim, to robisz to 5-6 lat. Okej, okay. Nie, to nie robi coś, chodzi się jeden drewo, znaczy następny. Można w jednym roku, w jednym miejscu, budować więcej niż 10 miejsc parkingowych. Dobrze, a czy jest mniej formalności, jeżeli to na zasadzie zgłoszenia, czy jest mniej formalności, już warto to zrobić? Warto o tym myśleć, jak się każe chyba. No dobra, ale jest jeszcze trafię kadencji przegrać. Czy to wtedy jest mniej formalności, jeżeli jest to ogromne takie, czy nie? Tak, bo się to nie zaczął, a nie przy zaawansowaniu coś tego. Nie mówię o tym nic. Nie mówię o tym nic. Jeżeli mówisz o funkcji celarowskiej, to tak. Na przykład. To w tym przypadku tak. Ale i tak muszę zrobić projekt. I to się da zrobić w jednym roku, jeżeli się zdarzy, bo ja tak mam nie wiem. Wracam do dyskusji nad tą uchwałą, bo bardzo słusznie pan radny Jankowi zauważył, że przejmując tej, przedstawiając na pierwsze miejsce ulicę Wodkowica, blokujemy tamte. Moim zdaniem ta uchwała jest niezgodna z naszą uchwałą odnośnie ekspertu i nie jest zgodna i spowoduje, że w przyszłym roku, jej przyjęcie, że w przyszłym roku nie będziemy mogli realizować tej komisji. Czyli przesuwa się wyjść wykonania rok 2014, a zakres rzeczowy będzie dotyczył tylko płatności projektowej w roku przyszłym. Dokumentację będziemy myślą, mamy powiedzmy. Dobrze, no do dokumentacji możemy dużo zrobić, tylko po co to? Trzeba zrobić konkrety. Ale to nie jest.